Dzisiaj pokażę wam najlepszy sposób na zrobienie buldaka. Najpierw trzeba ugotować makaron, więc wlewamy wodę. Saszetki na razie nie będą nam potrzebne. Wsadzamy makaron, oczywiście resztki też. Plus minus, ja gotuję tak 6 minut. Mieszamy. Już jesteśmy pod koniec gotowania, ja sobie odcedzę 5 łyżek tej wody z makaronu. Bierzemy teraz sitko i odlewamy. I z powrotem do garnka. Wlewamy wodę. Dodajemy proszek. Teraz czas na kontrowersyjną część, ponieważ ja nie dodaję całej saszetki tego sosu, ponieważ byłoby to dla mnie za ostre. Mało dałem, ale ja tak lubię. Ja dodaję osobiście 4 plastry sera takiego topionego. Oprócz tego dodaję sobie też śmietankę 30. Włączam sobie teraz na 4 i mieszamy. Tak prezentuje się to z serkami, czas to wymieszać. Dolewam jeszcze trochę śmietanki. Dobra, doleję sobie jeszcze trochę sosu ostrego. Dodajemy nasz cały makaron tutaj na talerz. Smacznego!